Dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Dzisiaj przede wszystkim się zrelaksujemy. Pokażę Wam, jak przygotować skórę na cały tydzień, aby ona była promienna. Przede wszystkim pokażę Wam, jak sobie radzić z cerą problematyczną, tłustą i mieszaną, jak coś wyskoczy, jak zapobiec temu, żeby skóra się nie przetłuszczała, a jeżeli już, to pokażę Wam, jak ją nawilżać, żeby tego sebum było najmniej, a żeby skóra wyglądała promiennie i przekujemy to, dziewczyny, na korzyść, na Waszą skórę oczywiście. I pokażę Wam troszeczkę nowości z Cosibella, ponieważ pojawił się na przykład Waszej ukochanej marki krem do pielęgnacji i masażu twarzy z marki Beauty of Johnson. Ale, co ja wyczaiłam oczywiście, maseczki na twarz, które będą mi towarzyszyć również w Neapolu, w naszej podróży, która już za tydzień, więc przygotujemy sobie buzię. Myślę, że Wam te produkty się bardzo spodobają i jednocześnie zobaczcie, jak dbać o cerę mieszaną, tłustą i problematyczną, także subskrubujcie kanał, wpadajcie na Instagram, zaczynamy. Ja nie ukrywam, że w tych filmach stawiam przede wszystkim na autentyczność, to żeby Wam możliwie jak najbliżej pokazać daną konsystencję, jak wygląda na mojej skórze, jak sprawdza się do konkretnego problemu. Wiem, że borykacie się często z tym, że coś właśnie wyskoczy na buzi, pojawi się jakiś wyprysk, niedoskonałość, więc pokażę Wam, jak ją przede wszystkim na początku złagodzić. Pamiętajcie o tym, że stany zapalne łagodzimy, wyciszamy, a dopiero później uderzamy w problem. Pokażę Wam, jak przede wszystkim wykorzystać potencjał niacinamidu, ponieważ to jest fantastyczny składnik aktywny i w wielu kosmetykach koreańskich on się przewija i na pewno zauważycie, że działa. Działa w sposób magiczny. Niskie stężenie, a wysoka korzyść. Więc dzisiaj przede wszystkim przełożymy to na praktykę, jeżeli chodzi o koreańską pielęgnację, ale jednocześnie kilka smaczków będzie w postaci właśnie masażu, maseczki i właśnie składników aktywnych, które po prostu uderzą w punkt problemu i jednocześnie zaradzą na długie tygodnie. Zaczniemy oczywiście od tonizacji, to jest podstawa podstaw, jeżeli chodzi o nawilżanie. Pamiętajcie, że zarówno potrzebuje tego skóra sucha, jak i tłusta i mieszana. No, oczywiście co tym idzie też problematyczna. Im więcej nawilżamy skórę, w przypadku wielowarstwowości, na przykład koreańskiej pielęgnacji, tym Wy macie pewność, że po prostu Wasza skóra będzie odpowiednio nawilżona. Ja już umyłam buzię, prysznic, strefa zen i zaczynamy pielęgnację, dziewczyny, także przede wszystkim mgiełka, którą Wam pokazywałam już wielokrotnie, marki Dr. Graham, to jest prebiotyczna mgiełka z inuliną i fruktozą, to są naturalne prebiotyki, które chronią mikrobiom naszej skóry, ale mamy również taki składnik, który przede wszystkim izomera sacharydowy, który wzmacnia i nawilża naszą skórę, więc to jest fantastyczne rozwiązanie właśnie dla cer problematycznych i uwaga, ta mgiełka może być stosowana zarówno rano i wieczorem. Pięknie pachnie. To jest w ogóle marka, którą stworzyli kosmetolodzy i dodatkowo jest bardzo rekomendowana na Cosibelli, zresztą ja już od wielu miesięcy ją używam, często ją przelewam, jak gdzieś wyjeżdżam w mniejsze pojemności, też koleżanką pryskałam buzię podczas masaży, więc to jest naprawdę bardzo duża przyjemność stosowania takich produktów. Ona nawilża, tonizuje, odświeża, możecie spokojnie po prostu ją przelewać do mniejszych buteleczek, jeżeli chodzi o wyjazdy. Mnie się takie szykują, także na pewno będzie ze mną. No i co jest też bardzo ważne, ona jest też świetna do kawitacji i możecie ją pryskać na dwa sposoby. W ten sposób albo po prostu bezpośrednio na Wasze dłonie i wklepujemy. Warto też sobie jeszcze wklepać za pomocą rozgrzanych dłoni i po prostu przyłożyć taką mgiełkę. Ona pięknie będzie tonizować i odświeżać ją, a jednocześnie fantastycznie przygotuje do nałożenia serum. Na dobrze stonizowaną skórę użyj oczywiście serum do twarzy. Ja pokażę Wam dzisiaj serum o wysokim stężeniu niacinamidu, ale będzie świetne co do problematyczne. Przede wszystkim niacinamid łagodzi stany zapalne, reguluje sebum, działa przeciwzapalnie. Macie tutaj cynk PCA, który również reguluje sebum, więc wpływa korzystnie dla cer właśnie tłustych, problematycznych, mieszanych, bo jak wiecie, im więcej sebum, te pory się zapychają i gdzieś tam te niedoskonałości mają naprawdę cudowne środowisko do rozwoju, więc pamiętajcie o tym, że niacinamid również ma działanie anti-agingowe, więc również dba pod kątem przeciwzmarszczkowym również dla takich cer, nawilża. No i przede wszystkim pięknie reguluje sebum. Tutaj oczywiście macie kilka dodatkowych składników, jak na przykład trehaloza, która silnie nawilża skórę, i allantoiny, która zmiękcza, wspomaga regenerację i łagodzi skórę, więc dodatkowo, jeżeli macie takie uczucie swędzenia, podrażnienia, to serum będzie naprawdę świetne i Cosrx ma fantastyczne rozwiązanie. To jest w ogóle cała seria fantastycznych produktów. Tutaj macie również wersję ceramidową z dużą ilością kwasu hialuronowego, witaminą C, niacinamidem. Cosrx przede wszystkim poświęca każdemu ze swoich serów
osobne składniki aktywne, które po prostu dbają o dany problem. W związku z tym pokażę Wam jego konsystencję, jest bardzo gęsta, przyjemna dla skóry i mocno ją nawilża, regeneruje. I tak fantastycznie przygotowana skóra naprawdę zadba o to, żebyście czuły się komfortowo w ciągu dnia, żebyście miały naprawdę odpowiednie nawilżenie i to serum jest takie otulające. Bardzo przyjemna taka żelowo, delikatnie olejowa konsystencja, ale to jest tylko takie wrażenie. Natomiast sama formuła jest beztłuszczowa i naprawdę pięknie przylega do skóry. Zrobimy sobie szybki dziewczyny masaż. Myślę, że to będzie takie przyjemne z rana, a jednocześnie rozpieści Was weekend. Jestem po części masażu, naprawdę cudownym kosmetykiem. Muszę Wam powiedzieć, że zarówno jego formuła mi odpowiada, jak i to, jaki daje efekt na skórze. To jest marka Beauty of Johnson Yellow Skin. Taki krem do masażu twarzy, jak i ciała, ponieważ możecie go wykorzystać na przykład do masażera. Ja mam różne, słuchajcie, więc będę testować. I to jest krem, który zawiera w składzie ekstrakt z otrębów ryżowych, które mają zmiękczać skórę, nawilżać ją, dać wrażenie takiego właśnie przyjemnego uczucia podczas masażu. Ja już naprawdę to czuję, bo już zrobiłam sobie taką pierwszą serię. Natomiast tutaj macie niacynamid, który przepięknie wpływa, rozświetlające na skórę, reguluje plasy gór czołowo-łojowych, nawilża, że działa anti-agingowo, więc w połączeniu z masażem to będzie, słuchajcie, po prostu wisienka na torcie. Chociaż nie, jeszcze maseczka. Natomiast w przypadku cer takich wrażliwych, odwodnionych, macie tutaj również ekstrakt z fasoli, który działa mocno nawilżająco, więc to jest naprawdę bardzo ciekawy skład, a jednocześnie turbo krótki. Formuła tego kosmetyku jest bardzo przyjemna, to jest postać takiego kremu dosłownie, zobaczcie, i po prostu wmasowujemy, wpracowujemy go w skórę, szyję, wrzuci oczywiście dekolt i zaczynamy masowanie skóry. Bardzo, bardzo przyjemny krem, naprawdę cudowny, bym powiedziała wręcz, płytka. Nawet dzisiaj powiem, że nie użyję bańki. Płytka tak przyjemnie chłodzi skórę, daje takie uczucie nawilżenia, odprowadzamy limfę, zajmujemy się po prostu tą skórą, wiecie, po prostu o nią dbamy, ale powiem Wam, że masaż płytką jest bardzo przyjemny, bardzo, niezwykle wygładzający i taki też kojący. Spróbujcie, dziewczyny, bo naprawdę będzie obłęd. Ja jestem zawsze zachwycona efektem masaży, zarówno takich, które wykonują mi inne osoby, jak mogę go sama zrobić, wtedy mam coraz większą satysfakcję, że zgłębiam te techniki, używam innych narzędzi, chociażby płytki głasza, czy właśnie bańki, którą bardzo, bardzo lubię. Skóra wygląda młodzieńczo, świeżo. Tym bardziej Wam pokażę jeszcze maseczkę, która to zwieńczy. Pokażę Wam dzisiaj dwie. Jedną oczyszczającą, która jest no idealna do cery tłustej, problematycznej, jest po prostu świetna, dodatkowo chłodzi, relaksuje, więc dzisiaj naprawdę zrobimy sobie takie dziewczyny spa, ale pokażę Wam kilka ogólnie marek, które są moim zdaniem flagowe na Cosibelli, między innymi Logicaly Skin, która jest po prostu no, fenomenalna. Natomiast skupię się w pielęgnacji poradnej na maseczce łagodzącej, rozpieszczającej, nawilżającej z ekstraktem z dyni. To są w ogóle takie maseczki w saszetkach, które możecie również wziąć ze sobą. Super sprawa, nie musicie przekładać do żadnych słoiczków i się o to martwić. Macie w środku pędzelek, ekstrakt z dyni przede wszystkim nawilża skórę, chroni skórę przed utratą wody z naskórka. Macie miód, który jest bogatym źródłem witamin i co jest ważne, stanowi taki mur ochronny dla skóry, działa przeciwzapalnie, antybakteryjnie. No i oczywiście ceramidy, które wzmacniają skórę, kwas hialuronowy i wąkrotę azjatycką, która przepięknie koi. Słuchajcie, maseczka jest takiego żelowego wykończenia. Myślę, że spokojnie Wam starczy na dwa razy. O Jezu, jak pachnie miodem. A to mi koleżanka, słuchajcie, poleciła. Jak rozmawiałyśmy, to mówi, że na Cosibelli jest taka cudowna maska w ogóle, miodowa. I mówi, Magda, jak Ty kochasz w ogóle markę iFrom, to po prostu będziesz zachwycona. No pamiętacie iFrom? Słoiczek z miodem? Cudowna sprawa, ale w ogóle jak nawilżę od razu tą maskę, wow. Ale to naprawdę czuć. Jezu, ten zapach jest po prostu przepiękny. Dziewczyny, musicie mieć tą maseczkę, ona nie jest droga, a starczy Wam na kilkanaście użyć rewer. No dobra, przechodzimy do demakijażu i tutaj Wam pokażę olejek, który już zyskał miano kultowego. Przetestujemy.
I jednocześnie, uwaga, to jest jeden z takich nielicznych oleków, które mają kwas salicylowy i jego pochodne. Mamy pantenol łagodzący, oczywiście kwas hialuronowy i olejki roślinne, więc zobaczymy, jak ta mieszanka wpłynie na skórę. Natomiast kwas salicylowy fantastycznie się nadaje do cer właśnie problematycznych, tłustych mieszanek, więc mamy idealne rozwiązanie. Dodatkowo jest to marka, którą bardzo dobrze znacie. Pokazywałam Wam wielokrotnie i wiem, że naprawdę używacie. Frankly, serum, słynne serum moje rozświetlające z jacynamidem, a teraz przetestujemy sobie olejek do demakijażu. Podoba mi się opakowanie, podoba mi się kolor, zawsze to na mnie oddziałuje podczas w ogóle testowania produktów, więc zobaczymy, jak to się sprawdza. I uwaga, słuchajcie, kwas salicylowy do zmywania makijażu i tutaj jest przebadany okulistycznie, w związku z tym nie powinno się zadziać nic a nic, a dodatkowo zobaczymy, czy szczypie w oczy. Czy wiadomo, no słuchajcie, kwas, no od razu nie ma wypalania, tak, więc tutaj nie bójcie się takich rzeczy, natomiast skład jest bardzo fajny. Olejek leciutki, naprawdę leciutki, taki niegęsty, tylko taki bym powiedziała właśnie lejący się, więc fajnie idzie po skórze, nawet bym powiedziała, że bardzo fajnie. Więc coś powiem Wam szczerze nowego, ale ładnie rozpuszcza makijaż, naprawdę ładnie, żadnych grudek nie ma, tusz się pięknie rozpuszcza, więc bardzo ładnie i szybko też pracuje na oczach, ale tak jak mówię, zobaczcie, no, że tak powiem, test na żywo. Oczywiście brwi. Pięknie oczyszcza, słuchajcie, pory takie olejek, więc jednocześnie przy takim składzie powinien naprawdę mocno wyregulować sebum i faktycznie nawilży skórę, przede wszystkim złagodzić. Mamy pantenol i kwas hialuronowy, więc myślę, że to będzie... Lubię taki blask na skórze po oczyszczaniu skóry. To też świadczy o tym, że skóra jest przepięknie oczyszczona, ale jednocześnie bardzo ładnie nawilżona i taki delikatny, łagodny sposób potraktowała, więc... Super. Teraz oczyszczę buzię maseczką. Dzisiaj rano ją nawilżałyśmy, odżywiałyśmy. A teraz Wam pokażę, jak oczyszczać skórę, zwłaszcza przy cerach problematycznych, żeby ona faktycznie mniej wydzielała sebum. Kaolin to jest oczywiście biała glinka, która przepięknie absorbuje sebum, działa też rozświetlająco, więc to jest naprawdę świetne rozwiązanie dla cer problematycznych, tłustych i mieszanych, ale mamy też taki puder z łupin orzecha włoskiego. Więc tutaj na pewno będziecie miały strzał w dziesiątkę, jeżeli chodzi o cerę problematyczną. To jest też taki delikatnie peelingujący produkt. No i oczywiście mamy spirulinę, która nadaje taki przepiękny kolor, ale też działa antyoksydacyjnie, chroni skórę przed wolnorodnikami. No i mamy kwas salicylowy, więc tutaj macie naprawdę fantastyczne rozwiązanie seboregulujące, też nawilżające i jednocześnie delikatnie złuszczające. Ja tą maseczkę trzymam około 15 minut, idę po prostu pod prysznic wieczorny i później ją spłukuję, także czeka mnie seans z czerwoną maską LED-ową, jak zawsze wieczorem. Już mogę wrócić do tego rytuału po nakłuwaniu. I nałożę sobie krem nawilżający i oczywiście... No, muszę to powiedzieć, ale ja mam wrażenie, że pielęgnacja odmładza, ale też nadaje takiego młodzieńczego wyglądu skórze. Jest taka promienna, słuchajcie, jeszcze w ogóle regularne picie wody, aktywność, to już w ogóle daje takie endorfiny, mam wrażenie. Więc w ostatniej, że tak powiem, kolejności, chciałam powiedzieć pierwszej, pokażę Wam krem mocno nawilżający z peptydami od marki Logicaly Skin. I to jest, słuchajcie, krem, który ma w składzie peptydy, czyli działanie mocno przeciwzmarszczkowe, napinające, ale też mocno nawilżające. Tutaj też ma się octan tokoterylu, czyli fragment, składnik witaminy E, silnego antyoksydanta. Powiem Wam, że to jest naprawdę bardzo mocno nawilżający krem. Naprawdę ta formuła jest w ogóle fantastyczna. O ile macie skóry suche, wrażliwe, ja mając cerę mieszaną, po prostu jestem zachwycona tym kosmetykiem. Także ten krem na pewno Wam się sprawdzi. On ma taką bardzo, bardzo fajną, przyjemną formułę nawilżającą, więc to jest, myślę, że w pierwszej kolejności coś, co powinno Wam się spodobać. Jednocześnie jest to kosmetyk, który naprawdę przepięknie nawilży skórę. I coś, co mnie naprawdę mocno urzekło w nim, to jego formuła. Bo naprawdę bardzo ładnie wpływa na kondycję mojej skóry. I napina ją. I ja, słuchajcie, mam też taki w ogóle magiczny
magiczny produkt, który Wam pokażę. Słuchajcie, na puder i krem nadal jest taki mój magiczny kod aktywny, -25%. Ja nie wiem, czy tam robicie w ogóle zakupy, ale marka Strivectin ma taką fajną promocję, że macie, kupując 3 kosmetyki, jeden najtańszy macie gratis w koszyku plus minus 25% z moim kodem. I słuchajcie, marka Strivectin wypuściła olejek, który ma opatentowaną formułę NIA-114. Tutaj macie też prebiotyki w składzie. Słuchajcie, to jest w ogóle takie serum olejowe. I co mi daje? Przede wszystkim bardzo dużą korzyść w tym, jak wygląda mój makijaż, bo skóra jest bardzo mocno napięta, ale i zauważyłam, że te wszystkie podkłady pod olejkami naprawdę przepięknie wyglądają, bo ta skóra jest taka nawilżona i co jest też sekretem, pamiętajcie o tym, bo to, co teraz Wam powiem, to jest po prostu no game changer dla skóry. Jak ona to odkryje, to po prostu cały czas będzie tylko tak pokazywać, że chce. Słuchajcie, najpierw nakładacie krem mocno nawilżający i też całą tą pielęgnację, tak żeby sobie ją po prostu budować i później zamknijcie ją olejkiem. No to jest kosmos, jak skóra będzie wyglądać rano. W ogóle olejki fantastycznie działają przeciwzmarszczkowo na skórę, napinają ją. No ja uwielbiam i muszę Wam powiedzieć, że to jest taki trochę mój sekretny składnik, a ten olejek jest taki no wyjątkowy. No ja wiem, że on jest naprawdę... To nie jest, słuchajcie, tani kosmetyk, ale ja wierzę w jego działanie, naprawdę wierzę w jego działanie, bo od kiedy go używam i kiedy nakładam go pod make-up, to skóra jest naprawdę przepięknie napięta, budzę się z taką napiętą skórą, ale w taki bardzo pozytywny sposób, także słuchajcie, lecę. Lecę, uciekam spać. Chcę, żeby też skóra wypoczęła i się zregenerowała podczas snu. A jest to dla mnie też przyjemność ostatnio po prostu się wyspać. Myślę, że to dla wszystkich, którzy tego doświadczają, to jest ogromna przyjemność. Więc zaparzę sobie herbaty malinowej. Bo pisałeś mi, że Aron jest trochę gorzka. Zobaczymy. Ale ten olejek i krem po prostu to jest no obłęd. Ale jak macie jakiś tańszy kosmetyk, który byłby tego może odpowiednikiem, to dajcie znać, takie, lubię takie olejki napinające, takie mocno liftingujące. Tak, takie przynajmniej lubię kosmetyki i też dla Was takich szukam. Także ściskam Was cieplutko i do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się, cześć!